Polki i Polacy to jest takie, taka pierwsza myśl. Wiedzą, że polska semidemokracja albo polska odmiana demokracji wymaga gruntownej reformy. Ja bym powiedział tak, zainteresowanie ludzi było bardzo duże, naprawdę bardzo duże. Ciekawe, że moje wykłady, dyskusje miały miejsce mniej więcej 2 tygodnie po tym słynnym referendum październikowym w Polsce. Dlatego ludzie zadawali pytania na temat tego referendum, na temat tego wydarzenia. Może to nie dominowało dyskusji, ale te pytania się powtarzały. Ale muszę powiedzieć, że ludzie, społeczeństwo odnosi się bardzo pozytywnie do, jak się im to dokładnie wytłumaczy, do demokracji bezpośredniej. Profesor Matyja był w Polsce i dzisiaj zapytam właśnie profesora Matyję o tym, jak w tej Polsce było, jakie pan ma wrażenia z tej wizyty, jakie doświadczenia i jakie wnioski, bo przecież te spotkania, dla których pan przyjechał do Polski ze Szwajcarii, dotyczyły demokracji bezpośredniej i odbywały się w ramach Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No cóż, tak, byłem w Polsce, zrobiłem trasę po Dolnym Śląsku i powiem tak, Polki i Polacy to jest takie, taka pierwsza myśl, wiedzą, że polska semidemokracja albo polska odmiana demokracji wymaga gruntownej reformy. Ale nie zawsze wiedzą, jak do tego podejść, co z tym zrobić. I tymczasem chodzi tutaj po prostu o demokratyzację właśnie tego, co nazywamy w Polsce demokracją, a demokracją nie jest, bo nie może być, ponieważ warunki ku temu nie są spełnione. Tutaj ja zawsze powtarzam, że większość z nas ma już dość tego słowa demokracja w Polsce, a szczególnie mamy przesyt, a szczególnie tego słowa, szczególnie po ostatnich wyborach parlamentarnych. No i właściwie ta moja trasa po Dolnym Śląsku i wykłady oraz dyskusje miały na celu uświadomienie ludziom, co trzeba zmienić, jak zmienić i dlaczego ta polska wersja demokracji jest dysfunkcjonalna, zarówno w założeniach, jak i w praktyce. Ja w sumie miałem 5 wykładów i 2 dyskusje. To było naprawdę bardzo ciekawe. Moja trasa zaczęła się we Wrocławiu. Tam miałem wykład na temat, czy demokracja bezpośrednia to jest utopia w Polsce, czy szansa. Oprócz tego była debata na temat, jak wzmocnić te namiastki polskiej, bo mamy namiastki w Polsce, polskiej demokracji bezpośredniej. Jak ją wzmocnić, czy byłaby to odpowiedź ewentualnie na kryzys demokracji na Zachodzie i nie tylko na Zachodzie i na spadające zaufanie do polityków. Mówiliśmy również w czasie tej dyskusji o właśnie zmianach, jakich byśmy potrzebowali, o cyfryzacji, jakby można cyfryzację wykorzystać do zwiększenia aktywności obywateli i wreszcie o prawie, o referendum i o inicjatywie obywatelskiej. Potem pojechałem do Nysy i tam było bardzo ciekawie, dlatego że tam mogłem przedstawić naszą broszurę naszego instytutu pod tytułem Demokracja bezpośrednia, podstawowe informacje. Ja tą broszurę tam dość szczegółowo przeanalizowałem, bo w sumie jakby nie było, to jest ten nowy podręcznik dla uczniów i nie tylko dla uczniów. Ja nazywam tą naszą broszurę podręcznikiem dla każdego. Potem był Brzeg i wykład w Brzegu na temat zalet i wad demokracji bezpośredniej. I następnie w tym samym dniu kolejny wykład w Namysłowie na temat możliwości wzmocnienia tych namiastek demokracji bezpośredniej w Polsce. W Namysłowie ta impreza była naprawdę świetnie zorganizowana przez Stowarzyszenie Mundi, tutaj panu Edmundowi Podeszwie z tego stowarzyszenia chcę jeszcze raz podziękować. Było bardzo, bardzo ciekawie i ludzie byli naprawdę zainteresowani. I na koniec było Opole. W Opolu miałem wykład na temat instrumentu referendum, referendum na szczeblu państwowym i dyskusję
na temat polityka bliżej obywateli, co zrobić, aby ludzie się zainteresowali bardziej współdecydowaniem na szczeblu państwowym i na szczeblu lokalnym, ale również na szczeblu europejskim. Dyskutowaliśmy również możliwości zmiany ordynacji wyborczej i nowelizacji konstytucji na rzecz wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Także, krótko mówiąc, trasa była długa, ciężka, ale opłacało się tutaj, nie ma dwóch zdań. Było naprawdę ciekawie. Frekwencja była powiedzmy pomiędzy 40 a 70 osób na każdym wykładzie, a więc nie za mało i nie za dużo. I to chyba też taka liczba, która pozwala na jakąś komunikację z osobami, które Tak, tam dokładnie. przyszły. Czy w takim razie z tych rozmów, które też na pewno były przy okazji przeprowadzane, z pytań, które padały w trakcie wykładów, po wykładach, można wysnuć jakieś wnioski? Czy te rozmowy z ludźmi w jakiś sposób otworzyły horyzonty, pokazały, że te spotkania są potrzebne? Czy ludzie zwracają uwagę na problemy ustrojowe, które są w Polsce? Czy na przykład dowiedział się Pan o nowych problemach, o których wcześniej Pan nie pomyślał, czy na przykład nie były one aż tak istotne, a teraz się stają bardziej istotne? Ja bym powiedział tak, zainteresowanie ludzi było bardzo duże, naprawdę bardzo duże. Ciekawe, że moje wykłady i dyskusje miały miejsce mniej więcej 2 tygodnie po tym słynnym referendum październikowym w Polsce. Dlatego ludzie zadawali pytania na temat tego referendum, na temat tego wydarzenia. Może to nie dominowało dyskusji, ale te pytania się powtarzały. Ale muszę powiedzieć, że ludzie, społeczeństwo odnosi się bardzo pozytywnie do, jak się im to dokładnie wytłumaczy, do demokracji bezpośredniej i w tym momencie ten rodzaj demokracji już nie jest taki obcy, nie jest taki nadzwyczajny, nie jest taki po prostu oddalony, tylko po prostu ludzie przekonują się, że jest to możliwe, że może być lepiej, że może być bardziej demokratycznie. Oczywiście były też wątpliwości co do wprowadzenia tego typu demokracji w aktualnym systemie prawnym w Polsce, ale ja starałem się zbijać te argumenty, pokazywać, jak to może być, a poza tym sugerować i pokazywać, że my mamy już pewną tradycję, bo przecież nasza kultura polityczna opiera się na prawie do samostanowienia, potem mamy tą demokrację cząstkową, bezpośrednią w tradycji polskiej, myślę o demokracji szlacheckiej, ale ludzie pytali, interesowali się, nawiązywali do problemów lokalnych i to mi się podobało. Bardzo się interesowali tym, jak by to mogło wyglądać na szczeblu lokalnym. I co było istotne, to ja starałem się przedstawić tą diagnozę polskiej choroby, którą nazywam semidemokracją, mianowicie, że potrzebna jest nowelizacja konstytucji, że potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej, no i oczywiście dopuszczenie obywateli do współdecydowania, bo czasami się wydaje, że ludzie błądzą, nie wiedzą, w którą stronę iść, prawda? Ta propaganda i propaganda sukcesu ogranicza ich sposób myślenia, bo właściwie w Polsce prowadzone były i są dwa rodzaje propagandy sukcesu z dwóch różnych stron. Z jednej strony opozycja do niedawna, a z drugiej strony partia rządząca. Każda ta strona uprawia propagandę sukcesu, a w środku są obywatele, ludzie, którzy są zdezorientowani, kręcą tylko głową w jedną i w drugą stronę i nie wiedzą, kogo słuchać, a właściwie zapominają o tym, że sami są suwerenem, sami są właściwie albo mogliby być suwerenem i współdecydentem w Polsce. Ale oczywiście w Polsce czuje się jak najbardziej, że kredyt zaufania polityków w społeczeństwie został absolutnie rozmieniony na drobne i to się naprawdę czuje. Ludzie potrzebują zmian, artykułują potrzeby zmian. Chcą, aby było inaczej, lepiej, aby było prościej, bardziej demokratycznie. Dlatego te dyskusje były bardzo konstruktywne i zainteresowanie było ogromne. W takim razie widzimy, że to społeczeństwo jest zainteresowane demokracją bezpośrednią, a jak wygląda stopień wiedzy o demokracji bezpośredniej? Czy osoby, które się pojawiały na tych spotkaniach, oczywiście to też
nie jest grupa w pełni reprezentatywna, jeśli chodzi o obywateli i obywatelki, bo jak już ktoś się dowiedział o spotkaniu, przyszedł, to znaczy, że jest w pewien sposób bardziej zainteresowany i świadomy. Ale czy na podstawie tych osób możemy wysnuć jakieś wnioski co do poziomu znajomości demokracji bezpośredniej, w ogóle zasad funkcjonowania państwa, czy umiejętności posługiwania się narzędziami demokracji bezpośredniej, które już są dostępne w Polsce? To jest bardzo ciekawe pytanie. Byli ludzie, którzy zawsze przychodzą na moje spotkania. Byli ludzie, którzy chcieli mnie, powiem nieskromnie, zobaczyć na żywo, ale byli też ludzie, którzy w ogóle nie mieli o tym pojęcia i to jest właściwie ta wartościowa grupa odbiorców, bo przez to zyskuje się nowych zwolenników demokracji bezpośredniej. Także właściwie na podstawie tych osób, które brały udział w spotkaniach, no, trudno jest mi konkretnie powiedzieć na ten temat, czy w jakim stopniu jest ta wiedza na temat demokracji bezpośredniej. Niemniej jednak tutaj mi bardzo pomagała ta broszura, którą przedstawiałem, której niestety nie mogłem ludziom dać fizycznie do ręki, bo ona jeszcze nie została wydrukowana. Niemniej jednak kierowałem ludzi na linka i wyczytałem fragmenty tej broszury i to przekonywało ludzi. Ale druga część pani pytania jest też bardzo istotna. Czego brakuje? Mnie się wydaje, że ludziom w Polsce brakuje takiej wyobraźni jutra. Wiemy, że Polki i Polacy traktowali władzę zawsze jako coś obcego i ta władza była, tak zwana władza, była zawsze obca. Tutaj oczywiście myślę o zaborach, dwóch wojnach światowych, sowietyzacji Polski, czy tej polskiej semidemokracji w ciągu ostatnich ponad 30 lat. I stąd ludziom się wydaje, że nadal musi albo powinno być tak, jak jest. A demokracja, jak każdy inny ustrój, musi być nadana z góry. I to jest nieprawda. I to było ważne dla mnie, aby ludzi przekonywać, uświadamiać, że tak nie musi być. Ale tak jak mówię, brakuje tej wyobraźni jutra i brakuje pewnego powiązania zjawisk, które się zazębiają i które świadczą o tym, że bezpośrednio demokratyczne współrządzenie państwem i samorządem jest możliwe. I tutaj myślę właściwie o tych, to tłumaczyłem ludziom, o prawie do samostanowienia, o tradycji szlacheckiej, o wysokim stopniu wykształcenia Polaków, czyli po prostu są warunki jak najbardziej, tylko potrzeba tej kropki nad i, a więc krótko mówiąc, zmian ustrojowych, zmian prawnych. Jeśli chodzi o stan wiedzy, no cóż, tak jak mówię, wielką nadzieję pokładam w tym podręczniku wydanym przez nasz instytut i to rzeczywiście obserwowałem zjawisko duże zainteresowanie tym podręcznikiem i ja myślę, że jak nam się uda to jakoś dojść do szkół, dojść do ludzi z tym podręcznikiem, to wówczas będziemy mieli naprawdę dużą szansę, aby ludzi uświadomić. Tylko tutaj jest potrzebna jeszcze ciężka, długa, żmudna praca. No to na pewno, bo tutaj też mowa w dużej mierze o jakiejś edukacji, a wiadomo, że edukacja to nie jest taka bułka z wafłem przysłowiowa, tylko coś trudniejszego, zwłaszcza jeśli mówimy o edukacji dorosłych, bo przecież to są całe też pokolenia, które już by mogły korzystać, częściowo korzystają z demokracji bezpośredniej w Polsce, a nie mamy do tej edukacji tak oczywistego i prostego dostępu, jak w przypadku młodzieży, dzieci, kiedy możemy po prostu na bieżąco dostosowywać do tych potrzeb młodych obywateli, obywatelek program nauczania, czy po prostu do zmieniającego się świata, więc ta edukacja dorosłych z tego punktu widzenia jest na pewno też trudniejsza. Tak. Edukacja, jeszcze raz edukacja, ja cały czas to powtarzam, ja sam jestem edukatorem, ja nie jestem politykiem, nasz instytut ma również zadanie, aby edukować ludzi i my to robimy z większym albo mniejszym powodzeniem. Niemniej jednak nasuwa mi się taka uwaga,
tutaj nie powiem nic nowego, niemniej jednak absolutnie nie da się porównać wykładu online i wykładu na żywo. Tak. To wykłady na żywo, live, są zdecydowanie lepsze. Żywy kontakt z ludźmi, możliwość dyskusji z nimi, to jest właśnie jakość przekazu informacji na dany temat, w tym wypadku na temat demokracji bezpośredniej. Tak myślę o tych wszystkich zwolennikach demokracji bezpośredniej, którzy nadają w internecie, na Facebooku i tak dalej. To nie jest to samo. Ja sam zauważyłem, miałem kilkaset lajków pod informacją o wykładach. Myślałem na pierwszym wykładzie we Wrocławiu, Boże drogi, to tutaj to będzie cały budynek ludzi, a tymczasem było 40-50 osób. Czyli to nie jest to samo, bo to ludzie wysłuchają gdzieś, ktoś coś powie na internecie, poklikają i tyle. A tutaj ta żywa forma to jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie inna jakość. I to jest ta inna forma uświadamiania. Niemniej jednak edukacja jest bardzo ważna. Ja to właściwie nazywam procesem tej socjalizacji społecznej i socjalizacji politycznej. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Edukacja to jest jedno, a druga sprawa to jest praktyka. W Polsce brakuje praktyki, będzie jej brakować, dopóki nie będziemy stosować narzędzi bezpośredniego kierowania państwem właśnie w praktyce. I tutaj na przykład warsztaty prowadzone przez instytut są bardzo ważne. Te wątłe instrumenty, które już istnieją, myślę tutaj o instrumentach bezpośrednio demokratycznych, jak na przykład inicjatywa mieszkańców czy referendum lokalne, to powinno być bardziej wykorzystywane w praktyce i wtedy ludzie by się uczyli. Bo jeśli zastosujemy na przykład jakąś platformę e-voting, ni stąd, ni zowąd, to czy będzie tutaj jakoś wartość dodatkowa? Nie, bo brakuje bodźca, brakuje jakiegoś celu. Ważne jest, aby była jakaś wizja, aby był jakiś cel i aby była jakaś nadzieja. Do czego zmierzam? Myślę na przykład o następnym wydarzeniu politycznym w Polsce, mianowicie o wyborach samorządowych. Tutaj jest właściwie szansa, aby ludziom pokazać, że mogą w ramach tych wyborów starać się dążyć do tego, aby na przykład zmienić ustawę o referendum lokalnym, żeby pokazać na przykład potencjalnym kandydatom na lokalnych włodarzy, że jest taka możliwość zastosowania narzędzi bezpośrednio demokratycznych i że oni mogliby te narzędzia bezpośrednio demokratyczne włączyć do swoich programów wyborczych nawet. I taka kampania przedwyborcza mogłaby stworzyć idealną bazę do działania. Kwestia referendum lokalnego, kwestia inicjatywy obywatelskiej na szczeblu lokalnym, one powinny się znaleźć w programie wyborczym i wtedy naprawdę byłoby ciekawiej i wtedy by się ludzie zainteresowali. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś kandyduje w gminie XY i tam mówi, że w jego programie wyborczym jest nowelizacja ustawy o referendum lokalnym. Wtedy ludzie zaczynają się interesować tym, co to jest to referendum lokalne, po co, gdzie to jest zapisane i tak dalej, i tak dalej. Także edukacja teoretyczna z jednej strony, a z drugiej strony ta edukacja praktyczna, taka pobudzona przez właśnie dane wydarzenie polityczne. I ta edukacja praktyczna, czy po prostu praktykowanie, to jest też taki wniosek, który płynie z tych 10 rozmów, które przeprowadziłam. Pokazuje, że można czasami usprawnić procesy, które są już dostępne, nawet o bardzo tak naprawdę małe zmiany, żeby sprawdzić, żeby one były bardziej efektywne, żeby mieszkańcy, mieszkanki miast chętniej partycypowali w życiu własnej gminy i tak dalej. No tutaj przykładem, czy to mogą być zmiany w poszczególnych gminach, jeśli chodzi o przepisy dotyczące budżetów obywatelskich, kiedy one tak naprawdę z roku na rok są trochę korygowane, tak żeby jak najbardziej odpowiadały na potrzeby. Za mną niedawna rozmowa o takim budżecie obywatelskim w Szczecinie, kiedy na przykład ze względu na i to trendy bardziej jakieś globalne, europejskie, polskie, ale także na
ze względu na potrzeby, których komunikowali mieszkańcy Szczecina, wyodrębniono w ramach budżetu obywatelskiego specjalną pulę na zielone projekty. I wiem, że to nie jest jedyny przykład takiego miasta. Albo w przypadku inicjatywy obywatelskiej, uchwałodawczej, gdzie w Krakowie może nie jakiś wysyp, ale dużo, dużo tych uchwał, inicjatyw jest więcej, odkąd można podpisywać się cyfrowo pod tym, bo nagle się okazuje, że ta dostępność jest dużo większa. Zaczęto o tym też więcej mówić i potem jedna grupa idzie śladem drugiej, więc rzeczywiście takie to połączenie i teorii z praktyką i na bieżące zmiany też dzięki tej wiedzy, którą uzyskujemy, są bardzo potrzebne. Tak, to prawda. Ja też mam takie przykłady, bo zaangażowanie ludzi jest bardzo ważne i tych ludzi trzeba szukać i tacy ludzie się pojawiają właśnie w czasie takich, takich wydarzeń, jak ta moja trasa po Dolnym Śląsku. Ja powiedziałbym tak, że ta demokracja bezpośrednia, ona trafia powoli do debaty publicznej. Przykładem jest moje spotkanie z kuratorem dolnośląskim, panem Romanem Kowalczykiem, które było naprawdę takim przyjemnym dodatkiem do przeprowadzonych wykładów i do przeprowadzonych dyskusji. I mnie bardzo ucieszyło to, że on zapewnił, że dołożył wszelkich starań, aby propagować naszą broszurę Demokracja Bezpośrednia, Podstawowe Informacje w podległych mu szkołach i placówkach oświatowych. I co ciekawe, gotowość szerokiego działania w kierunku propagowania tego podręcznika zgłosiło również Stowarzyszenie Vitalis z Wrocławia. To jest instytucja, która jest bardzo zainteresowana szerzeniem demokracji bezpośredniej w szkołach i nie tylko w szkołach. Także ja czułem, że my jako instytut nie jesteśmy sami. Ten Vitalis ma szerokie kontakty na Dolnym Śląsku i to jest idealna sytuacja wyjściowa, aby rozszerzyć pole działania. To jest konkretnie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej, które chce, abstrahując od działalności Instytutu Demokracji Bezpośredniej, które chce promować swój własny projekt pod tytułem Demokracja Bezpośrednia pod Strzechy. Fajna nazwa. Demokracja Bezpośrednia pod Strzechy. I to jest działanie edukacyjne, pomyślane długofalowo, adresowane do szkół i nie tylko do szkół. I oni chcą promować na Dolnym Śląsku, nie tylko na Dolnym Śląsku, broszurę Instytutu. Szczególnie jeśli w ramach młodzieży szkolnej, akademickiej, ale również w ramach przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ja się dopytywałem, misją tego projektu jest przede wszystkim to upowszechnianie podstawowej wiedzy właśnie z zakresu demokracji bezpośredniej, przez to podniesienie świadomości społecznej, zaangażowanie obywateli. Oprócz tego to właśnie oni zorganizowali na początku października konferencję prasową razem z Dolnośląskim kuratorem oświaty, właśnie pod nazwą Demokracja Bezpośrednia, Podstawowe Informacje, czyli pod tą samą nazwą, jak jest tytuł broszury. I ja zresztą brałem udział w tej konferencji. Także krótko mówiąc, celem Vitalisa jest dotarcie jeszcze w bieżącym roku do maksymalnej ilości szkół szczebla ponadpodstawowego na Dolnym Śląsku, a w przyszłym roku na terenie województw sąsiednich, lubuskiego, wielkopolskiego i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Tym szefem tego stowarzyszenia jest Jerzy Olenderek. On się bardzo zaangażował w tą działalność i oni w przyszłym roku chcą dalej działać i oni wiążą tą propagowanie tej naszej broszury nie tylko ze szkołami, ale również z dwoma wydarzeniami w przyszłym roku, wydarzeniami politycznymi. Myślę tutaj o wyborach do samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. I notabene oni chcą jeszcze wydawać własną gazetę, dwutygodnik poświęcony demokracji bezpośredniej, czyli
Krótko mówiąc, co się dzieje, jakbym siedział tylko przed komputerem, to bym takich ludzi na pewno nie spotkał. To jest Tak, no istotne. spotkania na żywo są na pewno bardzo cenne i w takim razie, tak jak widzę, one przynoszą bardzo dużo też optymistycznych doświadczeń i takiej nadziei, że społeczeństwo jest zainteresowane demokracją bezpośrednio. Czy ten taki mikrotrend, który widać na tych spotkaniach, które są prowadzone w ramach Instytutu Demokracji Bezpośredniej, czy ten mikrotrend może stać się trendem i że całe społeczeństwo się zainteresuje demokracją bezpośrednią? Albo w ogóle partycypowaniem w życiu społecznym, politycznym, czy tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego, bo mamy też na to kilka innych dowodów, chociażby duża frekwencja w wyborach, która jakby raczej to zainteresowanie póki co nie osłabło, to też widać po wynikach oglądalności pierwszego posiedzenia Sejmu na żywo, na przykład, kiedy prawie 1 milion Polaków zdecydowało się oglądać na żywo to pierwsze posiedzenie online. To prawda i to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że polityka to nie jest tylko Warszawa i to nie jest tylko Sejm i Senat i to trzeba ludziom uświadamiać, bo jak tak pomyślę o tych różnych zwolennikach demokracji bezpośredniej, pseudozwolennikach albo którzy mówią, że musimy wejść do Sejmu i wprowadzić demokrację bezpośrednią. Haha, to nie jest takie proste, to nie o to chodzi. Jądrem demokracji bezpośredniej, w ogóle demokracji jest gmina, to jest samorząd. I tutaj się właściwie wszystko zaczyna i tutaj się trzeba skoncentrować na tym, dlatego wybory samorządowe w przyszłym roku są bardzo ważne i mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju szansa. Tylko ludzi trzeba edukować, co niniejszym w tej chwili też czynimy. Dokładnie. Myślę, że takie podsumowanie naszej rozmowy i też działań Instytutu w ostatnim czasie, przez te ostatnie miesiące. Mam nadzieję, że nam się jeszcze uda chociaż kilka razy w tym duecie spotkać na kanale i to chociaż nie na żywo, to edukować też w ten sposób online i potem może kogoś zmotywujemy do pójścia na jakieś spotkania na żywo i praktykowania demokracji bezpośredniej w swojej okolicy i nie tylko. Pod strzechami. Pod strzechami. Demokracja bezpośrednia pod strzechy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do widzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję.